Chcesz być na bieżąco z akcją Młode Wilki? Śledź kanał Popkillera. Widzę, że tutaj się czai na mnie Nas. Czyli w sumie powiem ci, że to jest jeden z moich ulubionych raperów tak naprawdę. Z tych jakby, no nie do końca oldschoolowych, bo przecież on niedawno wypuścił album. I widzę, że to jest chyba włosk z instrumentalami, nie? Mhm. Także spoko. No, The World Is Yours akurat Nas i Nabitych Alchemista i na w sumie wszystkich z Nowego Jorku to brzmiało po prostu niesamowicie, nie? Storytellingi. Stoimy w Asfaltshopie przy okazji premiery naszej nowej płyty Młodych Wilków 6. Akurat padł do nas Jacan, który wyprodukował dwa wspólne numery w tym roku. I generalnie myślę, że to jest takie fajnie producenckie otoczenie. Te wszystkie winyle, nawet w momencie, kiedy jesteś bardziej newschoolowym graczem, to powiedz, na ile gdzieś tam sięgasz do wosków, jeżeli i na ile ważne jest właśnie to, żeby mieć gdzieś przelotkę taką dużą gatunkową, czyli raz sobie zerknąć tutaj w Krejta Disco, raz w Krejta Rock, raz w Elektro, a raz w Rap. Wiesz, powiem ci szczerze tak, że wosk to jest nieodłączny element hip-hopu od zaorania jego dziejów tak naprawdę, więc ja sam z takim prawdziwym woskiem jakby nie miałem za bardzo styczności, bo robię takie właśnie grane bity. Ale pamiętam, że na początku gdzieś tam swojej działalności w ogóle miałem takie blogi, gdzie były ripy z winyli właśnie jakichś takich muzyki filmowej, jakichś takich właśnie elektronicznych brzmień, jakichś diskowych, jakichś funkowych. To pamiętam, wtedy ściągałem i czasem nam się, w sensie trafiało się tam nawet polskie jakieś winyle, jakieś takie obskurne dosyć zespoły z lat 80. No to wtedy powiem ci szczerze, że to była kopalnia złotych sampli tak naprawdę. Ale w ostatnim czasie bardziej się zwróciłem ku bitom granym, bo jakby mi się wydaje, że mogę lepiej się uzewnętrzniać przez to, aniżeli przez samplowanie. Chociaż nie zaprzeczam, że to jest całkiem w porządku i czasem lubię zrobić sobie właśnie samplowany bit. Tak samo uważam, że muzycy nie powinni się inspirować tym gatunkiem, który wykonują, bo powoduje to oczywiście powielanie schematów, prawda? Mm-hmm. Także należy sięgać na pewno po jakieś inne brzmienia. No, a czym się właśnie najbardziej inspirujesz na ten moment? Czy masz jakieś konkretne gatunki, w których sobie grzebiesz, jeżeli chodzi o jakby inspirację do produkcji? Czy bardziej gdzieś zerkasz na warsztat jakichś producentów zagranicznych? Czy jak to wygląda? Ja się bardziej, najbardziej inspiruję się wszelakimi brzmieniami lat 80., takimi syntowymi, chociaż niekoniecznie, bo jakieś hard rock czy inne rockowe brzmienia też sobie czasem lubię posłuchać czy samplować. Także najbardziej właśnie podobają mi się te synty, te elektroniczne brzmienia. Myślę, że to można usłyszeć w moich produkcjach. Tam w tych utworach też jest bardzo zawsze rozbudowane i takie atmosferyczne tło i ja też lubię to właśnie prowadzić u siebie, chociaż czasem lubię też robić minimalistyczne bity. A co byś powiedział o tych bitach, które nam finalnie trafiły do dwóch numerów? Parę słów o ich historii, o tym, czym gdzieś tam się kierowałeś przy ich tworzeniu. No, pierwszy z tych bitów, tak jak wiemy, to jest typowy taki afrotrap, można by powiedzieć. Bo powiem ci szczerze, że też ostatnimi czasy słucham bardzo dużo francuskiej i niemieckiej sceny, tak samo też angielskiej sceny, bo na angielskiej scenie też popularne są tego typu bity. Jakby moim zdaniem to jest jeden z tych właśnie najfajniejszych nurtów w obecnym hip-hopie, ponieważ oni sobie stworzyli tak naprawdę coś od zera, coś czego nie było w Stanach. Zaczerpnęli sobie ze swojej własnej rdzennej muzyki, nawet można by powiedzieć, ci imigranci, chociaż no to niekoniecznie muszą być imigranci, prawda, ale ale tak jak Brytyjczycy jakby wnieśli swoje wiadomo, to jest jakaś diaspora, to jest jakieś społeczeństwo, że oni tam słuchają wewnątrz siebie swojej muzyki, jakby zaciągnęli sobie z tego brzmienie, jakieś tropikalne brzmienia i zmieszali to z hip-hopem, z trapem, czy tam z reggaetonem, z dancehallem, także jest to bardzo fajna taka skośna muzyka, jakby do tańca bardzo się nadaje i do klubu, czy do właśnie, czy do puszczania w klubie nawet. Co do drugiego z tych bitów, no to myślę, że jest to bit taki typowo w moim stylu, typowo trapowy, ciężki, chociaż ja też tak ciężkich bitów aż tak często nie robię. Natomiast jest on mroczny, są tam właśnie te mroczne synty. Jest on, można by powiedzieć, taki na modłę amerykańską w sumie, ale ja jakby nie lubię określać się mianem
robienia bitu w jakimś typie, bo jak wiesz, na przykład na YouTubie są ci wszyscy producenci, którzy robią coś tam type beat. Mhm. Ja też nie lubię za bardzo się określać tym sposobem. Dlatego, że zawsze staram się po prostu dołożyć coś od siebie, mimo wszystko, że każdy z nas zbiera inspirację skądś, czy od kogoś, czy z jakiegoś gatunku, czy z jakiegoś utworu. Także inspirowanie się danym jakby nurtem moim zdaniem też nie jest niczym złym, prawda? No, a ogólnie te wilcze numery mają to do siebie zawsze, że jest tam totalna przelotka, miszmasz stylistyczny. Jak tak sobie słuchałeś tych bitów przed nagraniem i jak dostałeś efekt finalny, to czy zaskoczyło cię to, w którą stronę gdzieś tam klimatycznie poszły numery, czy konkretne zwrotki? Znaczy powiem ci tak, że przy takiej ilości zawodników to tak naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo oni wszyscy właśnie byli tacy polaryzujący, jakby, że wszyscy mieli inne style tak naprawdę. I efekt końcowy naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Wszyscy się w miarę zgrali, mimo tego kontrastu. Ktoś tam niby ze sobą kontrastował, ale jakby tworzyło to taką zgraną jedność. I na pewno fajnym pomysłem właśnie było zrobienie dwóch kawałków, a nie jednego. Mimo że widziałem tam jakieś zarzuty, że skoro są młodymi wilkami, to powinni być w stanie lecieć na jednym bicie, ale różnorodność, tak? No, różnorodność to nie jest nic złego, prawda? Także no. No, a kto najbardziej ci podpasował, jeżeli byś miał wskazać jakichś faworytów? Jeśli chodzi o pierwszy kawałek, to chyba Frosty, bo z tego co wiem, to on też się bardzo inspiruje Francją i nawet w jego sposobie nawijania to słyszeć, że nawinął tę zwrotkę tak naprawdę prawie po francusku, można by powiedzieć, także on mi się chyba najbardziej spodobał. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył White, jeśli chodzi o ten pierwszy kawałek. W drugim kawałku myślę, że najbardziej mi się podobali Tymek i Siles. Tymka wcześniej słuchałem, bardzo podoba mi się jego wokal, ta możliwość wyciągania wysokich dźwięków bez autotuna, także on ma bardzo spoko wokal. Nie pierwszy raz, że tak powiem, pokazałeś się singlowo na Młodych Wilkach. Jakby pierwszy raz, zresztą przy okazji czego się poznaliśmy, to była czwarta edycja i Hicior Waca całą noc. Jak wspominasz w ogóle ten numer, który był też takim chyba pierwszym twoim większym placementowym strzałem, gdzie to się jakoś tam rozeszło mocno. Tak, powiem ci, że bardzo fajnie wspominam te czasy. Pamiętam to właśnie przy okazji Openera bodajże byłem w Trójmieście, to wtedy się właśnie przypadkiem poznaliśmy tak naprawdę, bo byłem wtedy z Wacem. No co, on, jemu też właśnie bardzo dużo dała tamta akcja. Pamiętam, że wtedy byłem bardziej stricte takim podziemnym raperem, a potem dopiero jak on się wszedł dalej na Polskę. Wiadomo, że z Wacem dalej współpracujemy, serdecznie go pozdrawiam. I była to strasznie fajna sytuacja, fajne czasy. Fajnie, że to tak się wszystko jakby dalej potoczyło w ten sposób. Potoczyło i cieszę się, że znowu mogę współpracować przy tej akcji. Co ogólnie byś jeszcze mógł dodać o jakichś swoich aktualnych działaniach, planach, co tam się w ciebie szykuje muzycznie? No tak najbardziej w tej chwili działam ze swoim rodzimym szczecińskim 100%. W trakcie robienia jest płyta z głową z PM-em i powiem ci szczerze, że chciałbym jakby zacząć współpracę z większą ilością starszych czy tam raperów właśnie z większym stażem, bo moim zdaniem jest to bardzo ciekawe i w Stanach jakby wiek rapera nigdy go nie dyskwalifikuje. Mamy w Stanach wielu zawodników, którzy mają załóżmy 35 plus lat i dalej trzymają się twardo na swojej pozycji. Jest to bardzo ciekawe, bo zawsze inspirujemy się jakby tym samym. Mamy te same inspiracje, słuchamy tej samej muzyki. Ja słuchałem Nasa, załóżmy Głowa słuchał Nasa, czy Prodigy'ego z Mobb Deep, czy kogokolwiek. Także ja też lubię sobie posłuchać tego starszego hip-hopu, mimo że niekoniecznie można by się tego po mnie spodziewać. Także dogadujemy się naprawdę dobrze. Chciałbym właśnie z takimi starszymi raperami może też jeszcze współpracować. Co byś jeszcze chciał dodać na koniec naszym widzom, czytelnikom? Takim, można powiedzieć, małym podskryptem do singli Młodowilczych. Zabieram się chyba powoli za jakiś materiał producencki, dlatego że miałem dogadane też z tyloma osobami jakieś kawałki, że stwierdziłem, czemu po prostu nie podogadywać tego i spiąć tego jedną całość. Natomiast jest to cały czas jakby troszkę takie koncepcyjne i będę po prostu sobie z tym działał. No i skupiam się też na płycie. Notabene w sumie też producenckiej z głową, bo w końcu robimy sobie razem płytę. Także myślę, że to wyjdzie wkrótce. No, spoko. No to co, to czekamy na projekty. Dobrze, dzięki.